Siemanko, moi drodzy, dosłownie przed chwilką kamerzysta wrzucił swoją 16 na kanał. Także tak jak zawsze na tym kanale robimy reakcję. Zostawcie łapeczkę w górę. A teraz przesłuchamy pioseneczkę. Full ekran, moi drodzy, i lecimy. Okej. Witam, tutaj kamerzysta, dzięki Boxer za nominację. To jest chyba studio Donnie One'a, ale muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że bardzo szybko zrobił tą 16, ponieważ został nominowany dopiero jakieś, nie wiem, kilka godzin temu, ponieważ Boxer go nominował. Dobrze, lecimy. To moja gorąca 16, lecimy. Online, offline, szmata szuka doznań. Ja w tej grze jak w tych kolcach poraniona. Cała postać, każdy łak chce mnie chłostać. Łatwa ta 16, sprostam jak ta łatwa 18, co na blokach chcesz ją poznać. Nie zmieniła nigdy forza, nadchodzi wielki krach. Golda najebane w depo w twoich oczach. Widzę strach, nie dla mas, nie dla kas. Na szczyt sobie kurwo w las, nawet pod prąd wcisnę gaz. Na czołówkę nadszedł czas, dla tej sceny niczym Joker na mej twarzy pokry. Ale powiem wam, moi drodzy, że fajnie jest to zrobione, ten napis jest bardzo fajnie zrobiony z tego względu, że właśnie ten kolor się tak zmienia, właśnie to co on mówi, to akurat to się podświetla, więc to jest bardzo fajnie zrobione, a wiem, że to trwa naprawdę długo. Tutaj są akurat propsy dla montażysty, ponieważ nad tym siedział naprawdę sporo. Po kolana w złocie, szejzer w płyty, Mister Flash, ścianka flash, niczym COVID zasięg, mam ten wirusowy, bujasz głową wbrew tej woli, youtuberek nuty stroi, ho, ho. A to moje nominacje, Lil Rox, o. Marta Linkiewicz, Kuba Wojewódzki, kurde, i Lord Kruszwil. Ja pierdziele, Mareczek będzie nominowany, moi drodzy, tego się spodziewałem. Kamerzysta, bardzo ładnie, powiem ci. Dobrze, moi drodzy, pierwsze zaskoczenie, to totalnie się nie spodziewałem, że kamerzysta akurat Kruszwila tutaj weźmie pod uwagę, ale dobrze, to jest fajne. Lil Rox, czyli Dredziasty, to tak samo będzie ciekawie. Co dalej? Co do śpiewu na przykład, powiem wam, co do rapu, to powiem wam, że tego autotuna mogło nie być, ponieważ to było bardziej nawinięte tak w stylu old schoolu, więc ten autotune moim zdaniem był zbędny. Brzmi to dobrze, ale bez autotuna byłoby to jeszcze lepsze. Co do teledysku, no teledysk jest normalnie nagrane, więc tutaj po prostu jest ok. Napisy są bardzo fajnie zrobione, więc propsik dla montażysty. No i co, moi drodzy, jutro moja 16, także również zapraszam. No i to tyle z tego filmu, dziękuję za oglądanie, śledźcie łapkę w górę, subskrypcja na kanale, teraz z tego filmu, cześć!